Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek, bardzo serdecznie witam Państwa w tym przedpołudniowym paśmie naszej stacji. Trudny to moment dla naszej wspólnoty politycznej, dla naszej wspólnoty społecznej. Śmierć, dramatyczna śmierć pana prezydenta Pawła Adamowicza spowodowała chwilę refleksji. To jedyny chyba pozytyw całej sytuacji, ale dramat tragedii, no i trud z wnioskami po tej tragedii jest olbrzymi. Mimo wszystko pochylimy się nad tym tematem, mimo tego, że temat jest trudny i bardzo, bardzo delikatny. Spróbujemy porozmawiać z przedstawicielami obu stron, głównych stron sceny politycznej. Razem ze mną w studiu Jan Rulewski, legenda Solidarności Antykomunistycznej, ale żywa na szczęście, panie senatorze, no i senator Platformy Obywatelskiej na co dzień. Przy telefonie Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się również, panie senatorze. Witam serdecznie, pozdrawiam panów w studiu. Zacznijmy od pana senatora Rulewskiego. Panie senatorze, no Paweł Adamowicz był politykiem, trudno przechodzi przez gardło, czas przeszły, no ale był politykiem związanym przez lata z Platformą Obywatelską, z państwa obozem politycznym. Jak ta śmierć jest przyjmowana w Platformie? Jakie wnioski, jakie refleksje cisną się na usta po tych kilku pierwszych dniach? Z taką refleksją i godnością, dlatego że nie można ukrywać faktu, że wokół wyborów prezydenta Adamowicza powstały w Platformie kontrowersje, można powiedzieć nawet podziały. Na szczęście zakończone happy endem, bo prezydent został wybrany przez wyborców, przez obywateli, przez mieszkańców Gdańska właściwie. To raz, a drugie, podobnie jak w innych partiach, obowiązuje taka żałobny nastrój, czyli cisza. No i wreszcie po trzecie, też uważamy wzorem innych, choć ja bym tutaj nie przesadzał, że politycy mogliby w tym okresie palnąć jakieś głupstwo, być sprowokowani, również przez media. Nie ukrywajmy. I dlatego powiem szczerze, że tu na zasadzie wyjątku obywatelskiego jestem w tym studiu. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za wizytę w tych trudnych dniach. Senator Jan Maria Jackowski, jak w Prawie i Sprawiedliwości mówi się o tej śmierci, mówi się o wnioskach, także od razu dopytam, panie senatorze, czy jakoś widzi pan też kontekst polityczny tej śmierci, tego ataku, no bo to, że motywacje sprawcy, motywacje nożownika były inne niż polityczne, przynajmniej nie do końca polityczne, to wiemy, ale czy wnioski polityczne nie powinny jednak zostać wyciągnięte co do języka, jakim się posługujemy na co dzień, co do atmosfery politycznej, za jaką również są odpowiedzialni politycy Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, proszę państwa, panie senatorze, zwracam się do senatora Rulewskiego. Nasze stanowisko jest jednoznaczne, oczywiste. Potępiamy ten po prostu bestialski mord, który został dokonany na panu prezydencie świętej pamięci Pawle Adamowiczu. I w tej sprawie stosowne oświadczenia, kondolencje dla rodzin wydali wszyscy czołowi liderzy naszego obozu politycznego, a więc zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, zarówno pan prezydent Andrzej Duda, no, który się wywodzi z naszego obozu, nie jest członkiem naszego obozu, zarówno pan premier Morawiecki, wielu ministrów, wielu ważnych polityków na ten temat wypowiadało się jednoznacznie. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Natomiast nasze stanowisko jest podobne jak i innych ugrupowań politycznych. Apelujemy o wstrzymanie się wszelkich komentarzy politycznych, tym bardziej czy jakichkolwiek, które miałyby służyć jakimś celom politycznym, czy być interpretowane z linią polityczną któregokolwiek ugrupowania. A czynimy to po pierwsze z powodów ludzkich, i to jest oczywista sprawa, a po drugie również z roztropności, ponieważ trwa w tej chwili postępowanie w prokuraturze wyjaśniające wszelkie aspekty tego zamachu na życie, tego mordu na panu prezydencie Adamowiczu. Trwają, jak wiemy, dwa postępowania i w tej chwili prokuratura gromadzi materiał. Do mediów różne, takie powiedziałbym, informacje się przedostają. Ale uważam, że nam, politykom, nie czas absolutnie w tej chwili komentować, wyciągać jakieś daleko idące wnioski, stawiać jakieś diagnozy, oceny. To jest czas szczególny. Jesteśmy przed pogrzebem. Pogrzeb jest planowany, jak wiemy, na sobotę.
A więc to jest czas taki, powiedziałbym, głębokiej refleksji. I atmosfera w Sejmie w tej chwili jest też taka, powiedziałbym, no taka wyciszona i skupiona, i ten zgiełk, który, czy w ogóle szerzej w parlamencie, nie tylko w Sejmie, że ten zgiełk, który zazwyczaj towarzyszy posiedzeniom, a teraz się zaczyna za chwilę posiedzenie Sejmu, no jest tego zgiełku nie ma po prostu. No wszyscy są pod wrażeniem. Uszanujmy ten czas i sądzę, że po prostu to jest najlepsze, co możemy w tej sytuacji zrobić. Osoby wierzące, a przecież bardzo wielu polityków jest osobami wierzącymi i obywateli oczywiście, no mogą się poświęcić modlitwie, osoby jakiejś refleksji, jakiemuś wyciszeniu, skupieniu. Jest to wstrząs. Ten zamach na życie jest wstrząsem. I cały przebieg tego, no to jest po prostu straszne. Ten szacunek, panie senatorze, o którym pan mówi, od parlamentarzystów, będzie dzisiaj wyrażony i w chwili ciszy, i to posiedzenie rozpocznie tak naprawdę przemówienie Grzegorza Schetyny, w którym to lider Platformy będzie wspominał Pawła Adamowicza. Ładny gest ponad podziałami politycznymi. Panie senatorze, zanim zapytam o postać pana Pawła Adamowicza, jak pan go wspomina, jako polityka, jako też kolegę przez wiele lat partyjnego, no to pytanie o to, czy to napięcie, które mamy w polskiej polityce od dobrych kilkunastu już lat, nie jest zbyt duże, czy w jakiś sposób ono się nie przysłużyło. Nie chcę powiedzieć, że było bezpośrednim przyczynkiem do tego dramatycznego mordu, ale czy rzeczywiście nie jest tak, że trochę za dużo mamy emocji w polskiej polityce? Mimo tego żałobnego nastroju uważam, że pańskie pytanie jest bardzo trafne, bo powiedzmy szczerze, śmierć się dokonała, straszliwa śmierć, ale trzeba wyciągać, jak to się mówi, wnioski, żeby nie było to kolejne. A mówię, że w ciągu tej dekady już mieliśmy do czynienia z trzema przypadkami, powiedziałbym, śmierci z motywów politycznych, niekoniecznie. Mówię o Włodzi, o zabójstwie Marka Rosiaka i jego współpracowników, tak. Próbie zabójstwa jego współpracowników. Później mamy Piotra Szczęsnego, samo spalenie. No i wreszcie teraz wprawdzie to na razie trudno rozstrzygnąć, czy to miało podłoże polityczne. Myślę, że nawet nie, ale na pewno zakończyłby zabójca, morderca okrzykiem takim triumfalnym, że to jest wina Platformy. I w związku z tym trzeba wyciągać te wnioski. I ja tu bym, odpowiadając na trafne pańskie pytanie, czy nie za dużo tego, czy, bo przecież mówimy w tej chwili o śmierci, czyli drastycznych formach, ale przecież nie ukrywajmy, w domach są podziały, na stronach medialnych, w internecie mamy do czynienia też z linczami, prawda, mówię o sobie w tej chwili, i coś z tym trzeba zrobić, dlatego że to przesłania właściwy obraz społeczeństwa polskiego, państwa polskiego. Ja tutaj bardzo oczekiwałem na przykład spełnienia obietnicy pana prezesa Kaczyńskiego, gdy tuż po wyborach, w wyniku których po raz pierwszy w historii 30-letniej Polski ugrupowanie PiS zdobyło przewagę w Senacie i w Sejmie, zaproponował, wówczas mówił o pakiecie demokratycznym, bo nie da się ukryć, że my politycy i otoczenie, które się nami zajmuje w Sejmie i w Senacie, tworzy to napięcie. Powiedzmy od razu, widzą, pakiet demokratyczny, czyli szereg ułatwień dla ułatwień, żeby dialog miał miejsce, prawda, żeby były przedstawiane inne racje, a nie była scena blokowana. I mówię również o tym blokowaniu, które miało miejsce jak chyba 2 lata temu, prawda? Ten pakiet niestety odrzuciła Platforma, kiedy sama była przy władzy. Ale też dobrą zmianą, dobrym ruchem byłoby. Tak, przypomnijmy, prawo tam do, że nie odrzuca się projektu obywatelskiego. Debata z premierem. Debata otwarta na wszystkie tematy premiera. Dopuszczenie opozycji, że ma prawo do, tak jak dzisiaj to się stało, do swojego punktu, choćby jednego punktu w porządku. To zapytajmy, panie senatorze. Zamrażarka. Panie senatorze, no, zwracam się do senatora Prawa i Sprawiedliwości. Może to byłby dobry gest. Właśnie zwrócenie się ku temu tematowi pakietu demokratycznego. Powrót do tego tematu. Mamy koniec kadencji. Tak naprawdę nie wiemy, kto będzie rządził w przyszłym parlamencie. Właśnie, może to jest dobra furtka, dobra okazja do tego, by temat powrócił. Panie redaktorze, i ja jednak pozostanę przy tym, co sam zadeklarowałem na początku. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić w dywagacje polityczne,
w analizy, dawanie przykładów, a ten powiedział to, a tamten tamto i tak dalej. Ja uważam, że to, co wszyscy politycy mogliby w tej chwili zrobić, i to bez względu na to, jakie mają poglądy, w jakiej partii są, z jakim ugrupowaniem są związani, to zachować w jednej sprawie solidarność, a mianowicie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym hejtem, kiedy mamy do czynienia ze spiralą jakiejś niechęci czy czegoś takiego, jednoznacznie odcinać się od tego typu postaw, nawet jeżeli przedmiotem czy podmiotem tych ataków są politycy, których dany obóz polityczny nie lubi, czy uważa, że negatywnie ocenia ich rolę w polityce. Dlaczego? I to jest po prostu bardzo ważne, bo gdyby od tej strony był taki pozytywny przykład pokazany, że owszem, możemy się różnić, są spory, taka jest natura demokracji, ludzie mają różne poglądy, ale róbmy to w poszanowaniu drugiej osoby. Jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to krytykujemy poglądy, ale nie potępiamy osoby, która się te poglądy wypowiada. Każdy człowiek ma swoją godność, każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów. Miejmy wzajemnie do siebie szacunek, a w przypadkach, kiedy te zasady ogólnoludzkie, takie zasady, które są powiedzmy od wieków znane, żeby po prostu, jeżeli ktoś przekracza te zasady, to żeby po prostu tutaj zgodnie wyrażać negatywne stanowisko wobec takiego sposobu. Ładne otwarcie ze strony pana senatora Jackowskiego, może nawet bym powiedział podstawowe, widzieć drugiego człowieka, widzieć w nim partnera. Prawda, ale jednak ja myślę, że najlepszym pomnikiem nad tą, czy największą jak gdyby symbolem tej śmierci niepotrzebnej, tragicznej i niepotrzebnej, powinno być budowanie innej przyszłości, bo dzisiaj taki dyskurs jest. Czy to, że na chwilę zamilkniemy, na chwilę pochylimy głowy, również popiołem, co robią politycy, mogę się też do tego przyznać, ale będziemy jeszcze żyć i to setki, tysiące lat do końca świata. I jest pytanie, co zrobić, żeby ta rzeczywistość już była inna. No właśnie, panowie, bo są takie wpisy, to ważnych osób z lewa, też części z prawa, czy polityków, byłych polityków, jak choćby wpis Bartłomieja Sienkiewicza, może go za chwilę pokażemy, który jasno sugeruje, mówiąc o zbrodni politycznej, o tym, że kontekst polityczny, działalność jednego czy drugiego polityka miała i ma wpływ na to, co się stało w Gdańsku, na to, co przeżywamy na co dzień. Tak jak panowie mówili, nie znamy szerszych motywacji tego człowieka. Nie, nie znamy. Myślę, że tego rodzaju... Nie znamy. Ja bym, panie redaktorze, ja bym przeciął te takie dywagacje, że ten powiedział to, a tamten tamto, bo zawsze można sięgnąć i przywołać różne wypowiedzi różnych polityków z różnych obozów. Naprawdę. Ta wyliczanka nie ma sensu, to zgoda. To nie ma w ogóle sensu w tej chwili na ten temat. Ale nie mówmy o personaliach, tylko mówmy może o metodzie jakiejś wyjść. O metodzie. Ja zaproponowałem pewną solidarność, nazwijmy to, ludzi sprawujących urzędy publiczne, ale solidarność w dobrym, to znaczy w pozytywnym. To znaczy, jeżeli są przekraczane granice, a one nawet są oczywiste. No, każdy jest w stanie odróżnić, każdy, powiedzmy, zdroworozsądkowo myślący człowiek, coś, co przekracza granice, takie powiedziałbym, i ma znamiona hejtu, od tego, co jest po prostu polemiką z czyimiś poglądami. I tutaj, jeżeli by było to przekroczenie, to po prostu, żeby tutaj było jednolite stanowisko. Tylko panie senatorze i drugi panie senatorze, również wiecie dobrze, pewnie nawet lepiej niż ja, że i w PiS-ie, i w Platformie jest sporo harcowników politycznych, którzy swoim językiem delikatnie nie przysługują się tej sprawie. Proszę państwa, tak prawdę powiedziawszy, to słuchałem kiedyś bardzo ciekawej audycji, zresztą w jednym radiu lewicowo-liberalnym, nie będę wymieniał teraz jego nazwy. I tam była osoba, która jest specjalistą w zakresie komunikacji społecznej i mediów internetowych. I ona właśnie, ta osoba, w taki spokojny sposób wyjaśniała,
mechanizm tworzenia polaryzacji, budowania napięcia i hejtowania. Otóż wyraźnie wskazała, że tutaj jednym z takich istotnych elementów tej atmosfery to są właśnie szczególnie portale społecznościowe, ponieważ te portale, one są zazwyczaj anonimowe. Tu jest odwaga, jest w pewnym sensie w cudzysłowie tania, dlatego że łatwiej wykrzyknąć komuś, kogo się tam z jakichś powodów nie lubi, coś okropnego, stukając klawisze komputera czy naciskając przyciski w smartfonie, niż powiedzieć drugiej osobie w twarz ten sam tekst. I to powoduje, że później chcąc być, nie wiem, lajtowanym, inaczej podawanym dalej, retweetowanym i tak dalej, czy tam polubianym, no to po prostu następuje eskalacja. Jeżeli ktoś powiedział, że ktoś tam to coś, to ktoś następny już przebija ten wpis i jeszcze mocniej. Zostawmy to, panie... I to powoduje taką spiralę. Zostawmy to, panie senatorze, to jest realny przynajmniej na chwilę. Problem, o którym też warto podyskutować. Widzieli państwo obrazki z Sejmu, gdzie Grzegorz Schetyna zaczął już przemawiać. Na pewno będziemy wracać do tego przemówienia i wyemitujemy je wkrótce na antenie naszej telewizji. Ale zanim to jeszcze się stanie, panie senatorze, prosiłbym o krótkie wspomnienie pana prezydenta Adamowicza. Czy znał pan go osobiście dobrze? Osobiście nie, ale miałem w trakcie zbyt długiej może tej kariery politycznej dużo kontaktów z nim i zwłaszcza... Powiedzmy na to, co nas łączyło bezsprzecznie i co trzeba oddać. Tutaj jeszcze przepraszam, panie senatorze, minuta ciszy widzimy w parlamencie polskim. Ważny moment, pełen szacunku, pełen godności, oby takich obrazków. No z jednej strony chciałoby się jak najmniej widzieć, bo to jednak dramat po śmierci, z drugiej jednak jest w tym coś krzepiącego. Chwila ciszy, chwila modlitwy w parlamencie, tak jak państwo zobaczyli. Wracamy do studia, Jan Rulewski. Należał do pokolenia Solidarności i jako nieliczny wyciągnął z tej lekcji, że brakuje nam konsekwencji, że to dzieło trzeba kontynuować. I to dzieło zmaterializował w postaci tej inicjatywy, chyba nie sam on tylko, budowy Europejskiego Centrum Solidarności, który nie jest tylko tym z nazwy europejskim, ono przykuwa uwagę wielu ludzi z kraju i zagranicy, jest taką refleksją pogłębioną i skierowaną nie tylko dla tych, co tam są uwiecznieni, ale tych, co po nas przychodzą. Po drugie, niewątpliwie jest to człowiek, który mi jest bardzo blisko przez jego odwagę i konsekwencje. Proszę zauważyć, znalazł się w bardzo krytycznej sytuacji. Nie chcę już znowu wracać do komentarzy, jak bo tu pan Jackowski apeluje o komentarzy, że znajdując się w trudnej sytuacji, wytrzymał to, co my się teraz boimy, tych fejków, lajków i innych, prawda? I przez 20 lat odbudowywał ten kraj. Ja miałem na taką historię. W Bydgoszczy chcieliśmy to diabelskie czy młyńskie koło założyć, prawda, i zwróciłem się o pomoc do Gdańska, gdzie takie koło założyłem. Był bardzo otwarty na to, nie zamykał się w swojej licencji. No, co jeszcze takie ważne było, no, że... No to był polityk wyrazisty, panie senatorze, który potrafił pójść pod prąd choćby Platformie Obywatelskiej w pewnym momencie, swojemu środowisku. No dlatego mi jest bliski, ja też przecież nie wszystko akceptuję jako człowiek Solidarności, ale wcale nie oznacza to krytyki jakiejkolwiek partii. Biorę co najlepsze z każdego koszyka. Ale przede wszystkim on skupił się na wizji Gdańska. Jak wiadomo, Gdańsk odegrał w historii wielką rolę w Europie, jako wielki port, ale rozumiany również jako siedlisko ludzi uczonych, światłych, Heweliusz, prawda, różni ludzie, którzy tworzyli etykę kupiecką w tamtych czasach, wolne miasto Gdańsk. Nie wiem, czy zmierzał oczywiście, na pewno nie zmierzał do wolnego Gdańska, ale chciał przywrócić tą świetność tego Gdańska, prawda. Dziś w czasach komercji nie jest tak łatwo narzucać pewne wartości. I on chciał Gdańsku nadać pewien wartość, inną niż tylko siedlisko mieszkań, budynków, obiektów przemysłowych.
To było właśnie u niego piękne, nieliczne i zazdrością ja z Bydgoszczy patrzę, że to mu się udawało. Panie senatorze, jeszcze na koniec do senatora Jana Maria Jackowskiego zwracam się o krótką chwilę refleksji. To był przeciwnik polityczny, z którym nie raz, nie dwa mocno spieraliście się w debacie publicznej. No taki urok demokracji, ale czy coś ciepłego, dobrego panu prezydencie Adamowiczu udałoby się wygrzebać z pamięci? Ja mogę powiedzieć tak, ja pana prezydenta Adamowicza poznałem ponad 20 lat temu, kiedy świeżo zostawał prezydentem Gdańska. Ja byłem wtedy posłem Akcji Wyborczej Solidarność. Zresztą senator Królewski też w tamtym czasie przecież był parlamentarzystą. Także to można powiedzieć, że wtedy te, powiedzmy, różnice polityczne, które się później ujawniły, one nie były aż tak widoczne, jak w chwili obecnej są widoczne. I na pewno reprezentował młode, dynamiczne wówczas pokolenie młodych polityków, polityków Polski już niepodległej, którzy nie mieli żadnego zanurzenia w PRL-u. Wręcz przeciwnie, miał bardzo ładną kartę z lat 80., gdzie jako licealista był związany z opozycją demokratyczną, a więc taki, można powiedzieć, bardzo jednoznaczny, pozytywny życiorys polityczny i był takim obiecującym politykiem. No a później oczywiście różne oceny jego działalności jako prezydenta pojawiały się w przestrzeni publicznej. Ja już w późniejszym okresie nie miałem jakichś bezpośrednich relacji z panem świętej pamięci prezydentem Adamowiczem. Na pewno był osobą wyrazistą, na pewno w pejzażu polskiej polityki samorządowej, ale nie tylko, bo jego działalność jednak przekraczała ramy tylko i wyłącznie samorządu. No był postacią absolutnie nietuzinkową. To, co wydaje mi się warto podkreślić, że był to polityk, który miał kontakt z ludźmi, tak? To znaczy on nie bał się ludzi, wychodził do ludzi, spotykał się z nimi, dyskutował, chodził po ulicach Gdańska. Gdańszczanie czy ludzie będący w Gdańsku mogli go osobiście spotkać i pod tym względem na pewno był takim politykiem bliskim ludziom. No i musimy tutaj, panie senatorze, postawić niestety kropkę, bo czas nas nieubłaganie goni. Jan Maria Jackowski przy telefonie. Pozostanie w naszej pamięci, jeśli Jan tak można się zgodzić. W naszym studiu. Pięknie dziękuję panowie za to spotkanie, za rozmowę. Za, no, za to też, że opanowali panowie emocje i że udało się nam porozmawiać spokojnie, godnie i merytorycznie, mam nadzieję, i oby więcej takich spotkań, takich rozmów, także wtedy, kiedy dziać się będą już inne rzeczy stricte polityczne. Raz senator Jackowski też jest z pokolenia Solidarności. Jak najbardziej. Piękne spotkanie, uprzejmie dziękuję widzom za obecność, no i zapraszam do kolejnych punktów w telewizji w Polsce.pl. Zostańcie państwo z nami.